Cześć wszystkim. Dobrze słychać? Dobrze. Nazywam się Arek Lewandowski, jestem co-founderem Altera i dzisiaj powiem wam trochę o naszej spółce i o tym, jakie zmiany na świecie zachodzą. A wszyscy wiemy, że żyjemy w cyfrowym świecie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I teraz wyobraźcie sobie, jak nasze życie ostatnio się zmieniało w różnych aspektach. Na przykład, jak nasze życie zmienił Uber w formie przemieszczania się i tyle, można powiedzieć, komunikacji miejskiej. Jak nasze życie zmienił Airbnb, jeżeli chodzi o podróżowanie i rezerwację hoteli czy różnych mieszkań w różnych zakątkach świata. Jak nasze życie zmienił Google w kwestii pozyskiwania informacji. Kto dzisiaj jeszcze otwiera encyklopedię? Korzystacie może z encyklopedii? Czy z Google'a? Jak nasze życie zmienił Facebook, jeżeli chodzi o utrzymywanie relacji i, że tak powiem, sprawdzanie, co się dzieje u naszych znajomych. Dzięki temu jesteśmy w ciągłym kontakcie, a nie dzwonimy już ich do nich więcej, że tak powiem, wybierając numer z książki telefonicznej. I jest jeden obszar w życiu każdego przedsiębiorcy, który jest cały czas bardzo mocno zacofany. Kto z was jest przedsiębiorcą? To może dam taką małą podpowiedź. Ład, nie ład. Kojarzycie? Księgowość. Księgowość i zarządzanie finansami w sektorze MŚP. I Altera poprzez technologię zmienia całkowicie doświadczenia przedsiębiorców. Altera pomaga przedsiębiorcom uporządkować swoje finanse i prowadzić księgowość w 100% zdalnie, w 100% cyfrowo, w zautomatyzowany sposób, dostarczając również usługę profesjonalistów. Altera jest gotowa sprostać wyzwaniom cyfrowego świata. Stworzyliśmy aplikację, którą doceniają nasi klienci i świadczymy usługę, którą polecają, która im się podoba i którą naprawdę doceniają. Nasza aplikacja dostępna jest na Google Playu i na App Store, a również w wersji webowej, więc jest dostępna na każdej platformie, można ściągnąć, używać i zachęcam was, bo niektóre funkcjonalności dostępne są całkowicie za darmo. W Altera łączymy ludzi z technologią. W Altera działamy 100% cyfrowo i 100% zdalnie. Mamy to we krwi, bo od pierwszego dnia w naszej księgowości nie ma ani jednego papierowego dokumentu. Nie mamy w biurze żadnego segregatora i obsługujemy klientów z całej Polski. Na razie tylko z Polski, ale niedługo to się zmieni. Mamy aplikację Altera App, która jest intuicyjna i która jest łatwa w odbiorze dla przedsiębiorców. W tej aplikacji przedsiębiorcy mają wszystkie swoje przychody, sprzedaż, koszty, wszystkie dokumenty księgowe, również kontroling finansowy. Wyobraźcie sobie, że wyciągacie smartfona i widzicie dokładnie, ile z jakiego produktu w tym miesiącu sprzedaliście, ile jakie usługi, jakie mieliście dokładnie koszty, jaka była ich struktura. I co więcej, nie czekacie do 25. Macie te dane od razu po tym, kiedy faktury dodajecie do systemu, a nasi księgowi na bieżąco obsługują wasze podatki i wasze finanse. I to jest przełom, algorytmy machine learningowe. To jest bardzo świeża wiadomość, ponieważ wczoraj dostaliśmy wyniki naszych pierwszych testów, jeżeli chodzi o machine learning. I te wyniki mówią jedno. Pierwsze testy skuteczności pokazały 77% skuteczności, co oznacza, że algorytm zaksięgował 77 faktur na 100 poprawnie. To znaczy, to jest ten też nasz, że tak powiem, secret sauce. To jest to, co pozwala nam świadczyć lepsze usługi. To jest to, dzięki czemu księgowi będą mogli zająć się faktycznie księgowością, a nie klepaniem dokumentów i decydowaniem co miesiąc, jak faktura z Playa musi zostać zaksięgowana. Bo to może zrobić machine learning. I to jest dopiero pierwsza faza testów, a przechodzimy za chwilę do kolejnej, dzięki czemu nasza usługa i rola księgowego w firmie całkowicie się zmienia. On staje się doradcą, a nie urzędnikiem na pensji przedsiębiorcy. Altera dzisiaj to nowy wymiar księgowości. Świadczymy pełną kompleksową usługę opartą na technologii, dajemy aplikację, a nasi klienci są z tego zadowoleni. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy bardzo nowoczesnym biurem rachunkowym z doładowaniem technologicznym. Natomiast Altera jutro to będzie finansowe centrum dowodzenia dla MŚP, ponieważ to będzie platforma, która łączy przedsiębiorców, łączy księgowych, łączy w tym również marketplace, ponieważ nasi klienci będą mogli kupić sobie różne usługi typu ubezpieczenie, typu leasing, typu będą mogli zaciągnąć pożyczkę czy kredyt bezpośrednio z naszej aplikacji, wysyłając kilkoma kliknięciami. Wyobraźcie sobie, że chcecie wziąć leasing i nie musicie pisać do księgowego, żeby wysłał wam bilans i rachunek zysków i strat, co dzieje się czasami za 3 tygodnie albo za miesiąc, co się dzieje w 3 sekundy. To jest nasz plan, do którego chcemy dążyć. No i jedna z ważniejszych rzeczy, do której dążymy, to już wcześniej o tym wspomniałem, że nie będziemy tylko w Polsce. Dążymy do tego, żeby wyjść za granicę i obsługiwać zagranicznych klientów
w centrum w Polsce, ponieważ to jest tak zwany shared service i BPO, do którego w przyszłości dążymy i będziemy rozwijać się geograficznie. Tak powiem, Polska to dopiero początek. I teraz trochę skomplikowany slajd, natomiast to wszystko, co dzieje się z tej strony, wszystko, co dzieje się tutaj, te rzeczy, które robimy operacyjnie z naszym utalentowanym zespołem, one tak naprawdę składają się na to. I to jest najważniejsze. Co de facto otrzymuje klient? A klient otrzymuje kilka bardzo ważnych rzeczy, jeżeli chodzi o doświadczenie prowadzenia księgowości. Przede wszystkim wyjątkową jakość obsługi, bo na tym się skupiamy. Nasi księgowi nie wprowadzają dokumentów, nie upierają w segregatorach, oni rozmawiają z klientami i im doradzają. Nasi klienci, nasi księgowi mogą i mają czas na to, żeby zająć się faktycznie klientem, zrozumieć jego biznes i go poprowadzić, bo nie mają rozpraszaczy. Dajemy intuicyjną aplikację, dzięki czemu przedsiębiorca ma wszystko w jednym miejscu, na swoim smartfonie. Ja na przykład mam wszystkie dokumenty naszej firmy na moim smartfonie. I dajemy poczucie bezpieczeństwa i spokoju, co w dobie Polskiego Ładu, nieładu, czy też bezładu, jest na pewno na wagę złota. Bo my przeszliśmy przez Polski Ład suchą stopą, a niektórzy klienci nawet na nim zarobili, bo ich przez to przeprowadzili się. No i dajemy znacznie więcej niż księgowość. W tym momencie jesteśmy już zintegrowani z mikrofaktoringiem SMEO, co oznacza, że wystawiając fakturę sprzedaży w naszym systemie, już w 5 minut można uzyskać za nią pieniądze, kilkoma kliknięciami. Jeżeli oczywiście SME oceni zdolność kredytową poprawnie. I dążymy do tego, żeby rozszerzać tą platformę, żeby być taką całkowicie wystarczającą platformą do zarządzania finansami w sektorze MŚP. I to jest to, co niedługo będzie dostępne. Wiemy, jak wygląda rynek usług księgowych i znamy go bardzo dobrze, bo mam na nim duże doświadczenie. Wiemy, jaki jest trend tego rynku. Wiemy, że jest to rynek bardzo rozdrobniony i wiemy, że nieunikniona jest konsolidacja i cyfryzacja. Tylko mamy różne opory, w szczególności mental księgowych, w szczególności właśnie niewiedza przedsiębiorców, czego powinien wymagać od swojego księgowego. Ale to jest trend, który jest nie do zatrzymania. I Altera będzie na pewno wielkim beneficjentem tego trendu. My już teraz pozyskujemy klientów w tempie 20% miesięcznie rośniemy przez ostatnie pół roku, a będzie, myślę, tylko jeszcze bardziej rozpędzać i dążyć do tego, żeby zostać jednym z większych graczy tego rynku, bo wiemy, że też nie będzie jednego wygranego gracza, tak jak na rynku przeglądarek internetowych Google, ale będzie kilku większych, dużych graczy na polskim rynku. Oczywiście Polska to dopiero początek. Najlepsi inwestorzy doceniają inne projekty zagraniczne. Jak widzimy, rundy finansowania zbierają bardzo dużo, ale powiem wam coś jeszcze. Te firmy mają wielkie wyceny, te firmy oferują księgowość, ale one właśnie oferują księgowość. One nie mają algorytmów machine learningowych, nad którymi my pracujemy, bo to jest innowacja na skalę na pewno Polski, ale może i światową, bo robiliśmy badania i nie było nigdzie dostępnych takich algorytmów. Więc to jest to, co daje nam ogromną przewagę. To jest nasze IP, to jest coś, za co się zabraliśmy, za co ja zabierałem się już wiele lat temu i wiedziałem, że to będzie do zrobienia. Teraz w końcu tę wizję realizujemy razem z naszym zespołem. Aktualne źródła przychodów to powtarzalny cyfrowy kanał sprzedaży. Pozyskujemy leady internetowo, zamykamy je z naszym działem sprzedaży i cały czas powiększamy naszą sprzedaż. Wprowadziliśmy też usługę taką jak benefit księgowy, którą kierujemy dla sektora korporacyjnego, dla sektora większych pracodawców, tak żeby pozyskiwać klientów na jednoosobowych działalnościach gospodarczych hurtowo. No i rozmawiamy z partnerami korporacyjnymi, żeby być podwykonawcą ich usług księgowych. A przyszłe kierunki rozwoju to oczywiście przekształcenie naszej aplikacji w sprzedaż w formule SaaS dla MŚP. Oczywiście stworzenie tego marketplace, o którym wam już wspomniałem. No i oczywiście sprzedaż technologii, czyli tego machine learningu, tego co rozwijamy, tego co robimy, tego innowacyjnego projektu z firmą z sektora SSC i BPO, czyli w Polsce mamy ogromny sektor doceniony na świecie, firm, które prowadzą księgowość firm zewnętrznych, zagranicznych i brakuje im automatyzacji. Mierzą się, wiem, bo sam się mierzyłem w tamtych firmach, z tym, żeby jak najbardziej ograniczyć pracę ludzi. My robimy technologię i planujemy im ją później udostępnić. No i ekspansja zagraniczna, to jest nasza ambicja, do której dążymy. Zespół, kluczowy zespół, jest nas piątka, dwóch Lewandowskich niespokrewnionych. Ja, Łukasz, który jest CTO, ma ogromne doświadczenie w budowaniu aplikacji, również nadzorował całe stworzenie aplikacji. Katarzyna Wojdyła, która ma ogromne doświadczenie w budowaniu shared serwisów w Polsce, już nie jeden zbudowała. Kamil Lewandowski i Paweł Fokowski, którzy zbudowali dużą, najszybciej rozwijającą się firmę doradczą w Polsce, również współpracują z nami nad tym projektem.
A nasi klienci, co o nas mówią? Nasi klienci o nas mówią dużo dobrych rzeczy. I nie tylko piszą, ale również nagrywają. A to też o czymś świadczy. Jeżeli chodzi o churn, to nie mieliśmy żadnego klienta, który wypowiedział na umowę do tej pory, a klientów mamy już ponad 120. To znaczy, że po prostu nie odchodzą. Czyli im się podoba. Przeprowadziliśmy ankietę i 90% ludzi jest zadowolonych i chętnie polecałoby nas dalej. Na co zbieramy finansowanie? Obecnie zbieramy 2 miliony złotych. Chcemy przeznaczyć je oczywiście na development, to znaczy development oraz research, jeżeli chodzi o algorytmy machine learningowe, na marketing i sprzedaż, żeby jeszcze bardziej się skalować, no i na pozostałe koszty spółki, które na bieżąco ponosimy. Dziękuję bardzo, zapraszam do rozmowy i do zadawania pytań. Jak dużo księgowych przypada na jednego klienta, na jednego klienta? To jest pytanie. Jak dużo firm potrafi obsłużyć jeden klient? Ile osób musisz zatrudnić, obsługując powiedzmy jednego klienta, 10 klientów? To zależy od klienta. Mamy jednoosobowe działalności gospodarcze i mamy również duże spółki. Natomiast bym powiedziałbym bardziej, że chodzi tutaj o marżę. Jesteśmy w stanie wykręcić 75% marży, jeżeli chodzi, połączając machine learning, do tego dążymy, żeby wykręcić taką marżę na jednym księgowym, to znaczy, że jego koszty są pokryte w 25% przychodów, którą generuje. A inaczej działa, że masz 1000 dokumentów, a inaczej masz 100 tysięcy, więc pytam, ilu mniej więcej ludzi jest potrzebnych jako księgowy zatrudniony w swojej firmie do obsługi na przykład 1000 dokumentów miesięcznie? No to jedna osoba. Jedna osoba na 1000, tak? No, czyli jeszcze mogłaby zrobić coś więcej. Okej. Dwa, jak wygląda kwestia odpowiedzialności? Nasza jest odpowiedzialność pełna. My bierzemy na siebie wszystko. To znaczy, że w momencie, kiedy jest jakaś kontrola, to ta firma nie odpowiada, tylko wy odpowiadacie jako biuro księgowe. Tak. My przyjmujemy odpowiedzialność, podpisujemy pełnomocnictwa i umowę. Jak jesteście ubezpieczeni? Ubezpieczenie OC. Jak dużo się takich przykładów zdarzyło, że mieliście po prostu jakąś kontrolę i mówiłeś tam 77%. Natomiast w przypadku księgowości jest tak, że jedną fakturę źle zaczynasz, to już masz problemy. Więc rozumiem, że to było tylko i wyłącznie kwestia jakiejś tam... Było wiele kontroli, żadnej wpadki. Okej. Okay. Po prostu z tymi 23%? Słucham? Co z tymi 23%, gdzie... Ludzie. Nie celujemy w to, żeby machine learning celował, czyli księgował 100% przypadków. Machine learning ma księgować najbardziej powtarzalne faktury, których po prostu, że tak powiem, są niegodne tego, żeby człowiek oglądał. A takich faktur jest najwięcej. I teraz w każdej firmie 80-90% przypadków dokumentów co miesiąc się powtarza. Są przypadki, które się nie powtarzają. I do nich powinni zajrzeć właśnie ludzie, bo tam trzeba pomyśleć. Jasne. Jaki jest koszt pozyskania klienta średni? 650 zł. A średni revenue z klienta to jest 1000 zł. Okej. Jakie, bo powiedziałeś o tym rosnącym liczbie klientów, jaki to jest sektor, który bytujecie? Mikro, małe, średnie, usługi, handel. Produkcji nie robimy. Jak do nich docieracie? Słucham? Jak do nich docieracie? Digital marketing. To są wszystko lidy przychodzące, które zamykamy później działem sprzedaży. A jak mówisz o tej ekspansji międzynarodowej, to jakie są główne bariery w tym momencie według Ciebie? Dlaczego nie robicie równolegle Polski i innych rynków? To bardziej bariery kapitałowe. Tego innych barier na ten moment nie widzimy. Widzimy, że to jest bardzo atrakcyjny pomysł. A bariery regulacyjne i językowe? To nie jest bariera. To jest, że powiem, wyzwanie, które można zrobić, ale to nie jest bariera. Jakby ja się wywodzę z sektora właśnie SSC, więc prowadziłem księgowość zagraniczną w Polsce, ściągałem procesy, wiem jak to wygląda, wiem jak to działa w naszym zespole. Tak, ale to jest bardziej outsourcing na ich regulacjach niż... Tak, natomiast, że powiem znowu, 80% transakcji jest powtarzalnych, jest do wykonania operacyjnie, 5% to są podatki, a 15% są transakcje, które trzeba pomyśleć. I 80% robimy, 95% robimy w Polsce, 5% robimy za granicą. Wiadomo, jakie są koszty pracy tutaj, jakie są koszty pracy na przykład w Danii. Dzięki. Super. Jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.